Co życzymy miastu z okazji jubileuszu? Aby nadal się rozwijało, aby mieszkańcy cieszyli się dobrym zdrowiem, żyli długo, szczęśliwie, czerpali jak najwięcej z atrakcji, które miasto nam tutaj funduje, umożliwia. Jesteśmy blisko morza, więc życzę czasu na spacery nad morzem, spokoju i radości. Cóż to już, tyle życzeń było od różnych osób, z różnych stron. Cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć i dla wszystkich mieszkańców życzymy, żeby byli tak zadowoleni, wspaniali, jak dzisiejsza wspaniała pogoda jest. Mam nadzieję, że Koszalin, tak jak dotychczas, będzie się rozwijał, będzie piękny i będzie bardzo, bardzo przyjemnie się wszystkim tutaj mieszkało, czego życzę wszystkim. No przede wszystkim rozwoju, przede wszystkim pięknej pogody latem, mnóstwa turystów, pełnych hal widowiskowych, koncertowych i pełnego gości akwaparku. Kolejnych 750 lat wspaniałych, równie wspaniałych. Ja, żeby było coraz nowsze technologie i żeby było lepiej tutaj. Przede wszystkim tego, żeby dalej tak pięknie i tak dynamicznie się rozwijał, jak to miało miejsce do tej pory, przez ostatnie, przynajmniej te ostatnie kilkanaście lat. Witamy wszystkich! Witamy serdecznie! Witam w Koszalinie! Wiele szczęścia, radości i spełniania się dla każdego mieszkańca. Abraham Lincoln kiedyś powiedział, że to bardzo dobrze, kiedy ludzie są dumni ze swojego miasta, ale jeszcze lepiej, kiedy to miasto jest dumne z nich. I tego wszystkim mieszkańcom życzę. No, żebyśmy wszyscy dobrze żyli tu w tym Koszalinie. Koszalin jest piękny, nasz Koszalin. A pani czego życzy? Ja również mieszkańcom stabilizacji, pracy, szczęścia. No i cóż, żeby tak było jak jest. Koszalin jest naprawdę piękny. Tu się urodziłam, tu się wychowałam, tu pracowałam i tu poszłam na emeryturę. Całe życie moje jest związane z Koszalinem. Chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom, tym młodszym, tym starszym, tym, których jeszcze się nie narodziły, ale mam nadzieję, że narodzą się w naszym mieście, żeby tutaj zostały i żeby zawsze było tak licznie i miasto wypełnione było ludźmi, tak jak właśnie dzisiaj w ten nasz jubileusz. Także życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Oczywiście to szczególny dzień, bo 750 urodziny miasta i każdy z nas, mieszkańców Koszalina, z jednej strony powinien być dumny z tego, w jakim mieście żyje. Jest to piękne, czyste, świetnie rozwijające się miasto. I ja mieszkańcom i sobie życzę tego, żeby tak dalej było, żeby to, co jest dobre w Koszalinie, kontynuować, żeby nic nie zmieniać i żeby każdy z mieszkańców Koszalina był dumny z tego, że tutaj mieszka, żeby w rodzinach mieszkańców Koszalina wszystko wiodło się możliwie najlepiej i żeby nigdy nie musieli się troszczyć o te wszystkie rzeczy, które gdzieś wokół nas się dzieją. Życzę wszystkim Koszalinom przede wszystkim zdrowia i żeby zawsze byli zadowoleni z tego, co w mieście się dzieje, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo i żeby zawsze byli dumni z tego miasta, tak jak ja jestem. A co miastu życzymy? Miastu, żeby dalej rozwijało się tak, jak się rozwija. I myślę, że to będzie to będą najfajniejsze życzenia. Żeby piękniał dalej, bo wszystko idzie w tym dobrym kierunku, jak widzimy. A pan czego życzy miastu z okazji jubileuszu? Miastu, no życzę dużo, dużo powodzenia, tak żeby to było tak jak do tej pory. Mniej więcej sobie tam życzyć sobie. Trochę by się zmieniło tutaj na tym rynku. Na tym rynku, żeby się trochę inaczej zmieniło, bo jak nie ma fontanny, to jest wielka płyta. Przede wszystkim mieszkańcom Koszalina, bo to do nich kierujemy te najlepsze życzenia z okazji 750-lecia założenia miasta. Takiej prężności jak dotychczas. Chęci do życia, współdziałania, wspólnego działania, rozwoju, dobrych pomysłów. Tak, abyśmy się w Koszalinie czuli znakomicie, dobrze i myśleli przede wszystkim o przyszłości. To miasto ma szansę odegrać szczególną rolę na mapie Pomorza Zachodniego. Ja również dołączę się do życzeń, że Koszalin ma szansę zostać miastem wojewódzkim i tego życzę. To jest takie moje wewnętrzne życzenie, aby Koszalin został stolicą środkowego Pomorza. Żeby jeszcze co, 750 lat przeżyło. Bo już mnie nie będzie, ale pra wnuki to będą. Wszystkiego najlepszego, żeby się dalej rozwijał.
coś mogłoby się zmienić? No nie wiem. Wszystko w sumie idzie w dobrym kierunku. No i jeszcze dalej, żeby tak dalej było jak najlepiej, żeby no, wszystkiego najlepszego. Żeby się rozwijał i dalej był taki piękny, jak jest. A ty czego życzysz? Żeby było dalej tak fajnie i żeby było więcej placu zabaw.